zdrowia, szczególnie dla zwierząt i właścicieli zwierząt. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No dlaczego dla właścicieli zwierząt? No w Ameryce zwierzęta, na zwierzęta jest wydawane 80 miliardów dolarów. Jeszcze 20 lat temu było wydawane 40 miliardów dolarów. No ale to jest spory skok, można powiedzieć, tak? 20 lat, dwa razy więcej. 68% ludzi w Ameryce ma jakieś zwierzęta. No i tu zaczyna się ta ciekawostka. 3/4, czyli 75% ludzi poniżej 30 roku życia, czyli ci 2000-latkowie, mają psa, a jedna połowa ma, powiedzmy, kota. Także że młodzi ludzie poniżej 30 wydają te 80 miliardów dolarów. No, często nie mają dzieci, często nie mają samochodu, często nie mają domu, no bo to w zasadzie ten samochód, no to nie jest tylko kwestia finansowa. Kiedyś to była kwestia ambicjonalna, a dzisiaj socjaliści właśnie mówią, że spalanie benzyny jest niedobre, jeżdżenie po ulicach jest niedobre. Także nie kupują samochodu. Domy ogólnie są drogie, no to mieszkają czasami bardzo często u rodziców, no ale bardzo często po prostu mają sublokatorów, no i mieszkają razem. No i te 80 miliardów to wydawane jest na najróżniejsze rzeczy, no ale spacery. Spacery są dosyć ważne dla tych zwierząt. No i powstają firmy. Jest taka firma Rover w 2011 roku założona, no gdzie założona? Jak zwykle w Kalifornii. Tam w Kalifornii mają takie różne pomysły. No i bardzo często mają kasę po prostu z tych. Tam jest dosyć przyjemny klimat. Ludzie tam, to jest magnes dla biznesu. Dużo biznesu właśnie tam pojechało. No i w 2011 roku wykombinowali, że zrobią taką aplikację na telefony, że po prostu będą ludzie brali psy na spacer. No bo to jest problem, jeżeli ktoś ma psa, a pies powinien wyjść w czasie południa za swoją potrzebą. Nikt nie chce trzymać psa 8-9 godzin. No, psy wytrzymują, no ale dużo ludzi, którzy ma forsę, nie chce tego robić. Także Rover w 2011 roku, po 2 latach, to już miał 80 tysięcy ludzi w 4000 miasteczek, a dzisiaj ma już 200 tysięcy w 14 tysiącach miasteczek i dużych metropoliach. Sklepy jako takie Petco, PetSmart i tego rodzaju pet, to znaczy zwierzaczek, można powiedzieć, no to one się skoncentrowały na jedzeniu i na dodatkach, ale nie bardzo, no czasami strzygą, robią jakąś tam pielęgnację, przycinają pazury, tego rodzaju sprawy, taki salon dla psów. No i jest łak, no to takie, łak to znaczy merdanie tym ogonem, oni się nazwali merdanie. Konkurencja dla tego roweru z 4 lata później. Kto to założył? Założyli to dwóch ludzi, którzy byli w takiej wczesnej fazie Facebooka, kiedy tworzyli różne takie gry, no zarobili na tym spore pieniądze. Później kupili w Los Angeles firmę, która zajmowała się wyprowadzaniem psów. No i teraz na początku 5 tysięcy ludzi w 110 miastach. No i nazywają to taki Uber dla psów. Teraz mają sporo więcej, no ale wartość rynkowa jest bardzo, bardzo podobna. 600 milionów dla roweru, tam 600 milionów dla tego łak. Pomimo, że jedna firma jest kilkukrotnie większa, no to są takie różnice, znaczy finansowo jest to samo, a różnica wielkości. Jak to wszystko działa? No działa to w ten sposób, że po prostu biorą $20 za pół godziny, $30 za godzinę.
oferują też najróżniejsze przechowania psa. To jest tam $40 za noc. Dojazd jest tam 15 czy 20, z powrotem też jest 15 czy 20. No i ten rower. Rower zabiera te swoje komisowe, zabiera 20%, a ten łak zabiera 40%. Także to jednak bandyty, te piractwo takie i internetowe, no nie internetowe, komputerowe można powiedzieć, bo Amazon zabiera dosyć sporo, bo oni zabierają tam ładne procenty, nie wiem ile tam teraz jest, 10-20% plus jakieś stawki, także te komisowe tych firm potężnych, które one robią ciężkie miliardy, no to też to jest piractwo. 40% zabierać od tych ludzi, którzy mają ten samochód, biorą tą benzynę, jadą, chodzą z tym psem, są odpowiedzialni i tak dalej, i tak dalej. No to proporcji nie ma żadnych. No w każdym razie SoftBank. SoftBank, no to jest taka firma Vision Fund, japońska firma, która inwestowała w Ubera, inwestowała no, WeWork, też inwestowali dużo pieniędzy, mają pieniędzy jak lodu, inwestują w te różne ciekawe firmy, no ale teraz się wycofali, oni tam 300 milionów zainwestowali właśnie w tego łak, w to merdanie, a teraz odsprzedali, nikt nie wie za ile odsprzedali z powrotem do firmy za te 300 milionów, no przypuszczalnie jest nadzieja, że wzięli co najmniej połowę, no ale cała firma się składa. Kilka tygodni temu zwolnili kilkadziesiąt osób, teraz zwolnili znowu sporą część, którzy zostali, także są jakieś minimalne osoby pracujące. Na 600 milionów, no to jest nieprawdopodobne, że to kilkadziesiąt osób pracowało i firma była w stanie nazbierać 600 milionów. Przy 300 milionach ludzi, no ponad 300 milionów ludzi w Ameryce, no to jest ponad $2 na osobę, także można się zastanowić, że to jednak jest spora spekulacja. Te 600 milionów to też jest sztuczne, bo to tak uznali, bo to wszystko jest umowne, bo ten SoftBank zainwestował 300 milionów za 45%, czyli jeżeli 45% jest 300 milionów, czyli 55% jest 350 milionów i razem jest warte 650 milionów. No to tak jak to mówią, to takie jest funny money, te pieniądze, których nie ma. No przypuszczalnie to jest lepsze niż Bitcoin, no bo Bitcoin, no to nikt nic nie robi, tylko po prostu umawiali się, że kiedyś jeden Bitcoin kosztował dolara, później, że ten sam Bitcoin kosztował $10, później $100, później $1000, później 10 tysięcy, w pewnym momencie kosztował 20 tysięcy, także to za tą sam umowną stawkę, czy no bo nawet nie moneta, bo ona nie istnieje. Na te wszystkie firmy, które oferują te chodzenie z tym psem, no to ma ręce i nogi. Ma ręce i nogi, no bo to jednak są prawdziwe zwierzęta, prawdziwi ludzie, prawdziwy, można powiedzieć, biznes tam. Oczywiście przy tych wielkich ilościach ludzi oferujących tego rodzaju usługi, no to zawsze się znajdzie coś, że czy ten, co chodzi z tym psem, to pójdzie okradnie, czy pies jakoś tam zaginie, czy zginie, czy będą pogryzienia i tak dalej, i tak dalej. No, były tego rodzaju rzeczy, to zawsze jest rozdmuchiwane do nieprawdopodobnych proporcji, no ale to są statystyki. No, mnie najbardziej zastanawia ta wartość rynkowa, czy ta inwestycja. Ten SoftBank, no to on zrobił to, po prostu zainwestował, żeby już wszystkie inne firmy mniejsze wykupywać, no ale to jednak to jest nieprawdopodobne, że ludzie
robią pieniądze na inwestowaniu, no i później sprzedawaniu tych akcji w firmach, które w zasadzie człowiek by pomyślał, no czy one mają szansę dojść do jakiejś takiej potężnej skali. No Amazon 20 lat temu to była podobna sprawa, no bo oni zaczynali w zasadzie sprzedawaniem książek, które Barnes & Noble, czyli księgarnia, która miała budynki i miała książki, to Amazon miał na swoich stronach te książki z księgarni i księgarnia wysyłała dla nich. No i to było najdziwniejsze, że w pewnym okresie Barnes & Noble był 10 razy mniej warty niż Amazon. Później jak dołożyli używane książki, no to się zrobiła wielka sprawa. No brali te 20% powiedzmy tego komisowego. No a później jak już zaczęli dokładać wszelakie inne rzeczy, robiąc inaczej niż eBay, bo eBay to były akcje, a Amazon to była konkretna cena. No i dlatego z tego wszystkiego wziął się te miliony, tryliony, gazyliony w Amazon. No i teraz ludzie starają się zrobić jakieś podobne takie modele biznesowe. No ale wyprowadzanie psów powiedzmy na życzenie czy na żądanie, taki Uber, psi, no to no dziwne to było, nie dziwnego, że ten SoftBank się wycofał z tego, zorientowali się, że to jest jeden wielki, no może nie oszustwo, no ale coś naciągane. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam, tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku. Mam nadzieję, że monetyzowanego.